diagnostyka, prowadzenie terapii, udzielanie porad i konsultacji, a także szkolenia, warsztaty oraz praca z grupami terapeutyczno-rozwojowymi. Te i wiele innych działań wspierających dzieci i ich rodziny prowadzi poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zabierzowie, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Zaczynaliśmy od wynajętych pokoi w prywatnym domu, w trudnych warunkach, a skończyliśmy na wielu pomieszczeniach w trzech gminach, już z normalnymi pomieszczeniami biurowymi, poradnianymi, ze specjalistycznym sprzętem, zarówno myślę tutaj o testach, jak i o biofeedbacku. Zawsze staramy się, żeby ta praca była blisko człowieka. Taka była idea tej poradni, żeby zapewniać tą pomoc na miejscu. Ja tu pracuję równe 20 lat, bo zostałam zatrudniona w 1999 roku. Pracowałam i rozpoczynałam swoją pracę w salach, w gabinetach, które przynależały do Gminnego Ośrodka Kultury. No i było nas malutko, no myśmy chyba były wtedy, byłam chyba czwartą osobą zatrudnioną w poradni, więc przede wszystkim ta perspektywa się zmieniła, że z czteroosobowego zespołu stworzyliśmy teraz zespół 17 osób, więc jest kolosalna różnica. Był taki moment, że na szkolnej miałyśmy jeden gabinet w 4 czy 5 osób, więc podział pracy był dość trudny. Później w 2009 przenieśliśmy się tutaj do tych gabinetów, więc w ogóle wtedy to był dla nas luksus. Pracuję tutaj od 25 lat, czyli od samego początku. Przyszłam, kiedy poradnia tworzyła się jako nowa, samodzielna placówka. Zaczynałyśmy w takim małym składzie. Dyrektor, pani sekretarka, pedagog, logopeda i psycholog, czyli było nas naprawdę niewiele i przez te lata zespół się rozrastał. Na pewno na początku było o wiele mniej pomocy dydaktycznych, nawet dostęp do nich był trudniejszy. Teraz mamy o wiele łatwiejszy dostęp do wszystkiego tego, co nam jest potrzebne do terapii, również programy komputerowe, które możemy wykorzystywać. Wcześniej był z tym większy kłopot. Podczas pracy w poradni kierujemy się dobrem dziecka, czyli staramy się iść za dzieckiem. Jeżeli wykorzystujemy jakieś metody, to nie dostosowujemy dziecka do metody, tylko metodę do dziecka. Każde dziecko jest indywidualną osobowością i do każdego staramy się dostosować nasze metody pracy. Pracownicy poradni każdego dnia starają się wywołać uśmiech dzieci. Nie tylko poprzez szeroko zakrojone działania terapeutyczne, ale także przez organizację imprez integracyjnych, takich jak Dzień Dziecka czy Dzień Świętego Mikołaja. Zaczynając tutaj współpracę, byłam młodym, początkującym pedagogiem i od razu wchodząc tutaj w relacje z poradnią, pracownikami, poczułam się po prostu jak w domu. Mogłam liczyć na wsparcie, pomoc, podpowiedź, jak pewne sprawy wspomagania ucznia prowadzić. Współpracuję z poradnią psychologiczno-pedagogiczną od początku mojej pracy w Zabierzowie, czyli od 27 lat już. Od początku ta współpraca układa się po prostu wzorowo. Przez te wszystkie lata współpracy, zarówno ja, jak i moi nauczyciele, moi uczniowie, ich rodzice, naprawdę otrzymaliśmy tutaj ogromne wsparcie ze strony poradni w rozwiązywaniu różnego typu problemów. 27 lat pracy, nigdy się nie zawiodłam i zawsze mogłam tutaj liczyć na to wsparcie. Pod skrzydłami poradni znajdują się gminy Zabierzów, Czernichów i Liszki. Rocznie poradnia pomaga około 1000 dzieci.